Znaczy wiem, że tam wiele osób narzeka na to, że właśnie, że pojazdami w tej grze się jednak kiepsko steruje, jednak ja osobiście jakoś tak, nie wiem, nie mam takich powodów do narzekania, po prostu ma wszystko opanowane do prawie że perfekcji. No tam może czasami poza motocyklami, bo nimi tam czasami może jednak coś tam nie wyjść. Mi tam, nie wiem, skręcą nie tam, gdzie bym chciał na przykład. No dobra, jeszcze 3 punkty, to już jest półmetek i patrzcie, jednak no paliwa mamy cały czas dużo, więc paliwo, no niby w tej misji jest niby ograniczeniem, jednak nie jest jakieś szczególnie takie ważne ograniczenie, bo na tej misji, no na jej wykonanie macie naprawdę dużo czasu, paliwo wam się tak szybko wcale nie zużyje. Okej, tu już widzę, jest kolejny punkt najbliższy i stąd też te plakaty zacznę rozprowadzać wzdłuż tej ulicy. To była taka prosta ścieżka, żeby tak pokonać. A nie wiem, czy w ogóle nad połowę tego paliwa zużyje, czy na tym tak zużyje, nie, mniej niż połowę. A to jest, tak szczerze, bardzo możliwe. Okej, tu gdzieś wśród budynków będzie kolejny punkt B, że tak to nazwę. Ten czerwony. Wow! Muszę szybko się unieść w powietrze. No to był błąd, jednak całe szczęście, no mój samolot jeszcze mi nie dymi, ten cały skimmer. Nie dymi, nie pali się, więc jest okej w miarę. Tylko jak mam do tamtego punktu dotrzeć, to tak trochę myślę. Okej, teraz powinno dać radę. I przed nami ostatni punkt, ostatnia taka jakby ścieżka. Niebiesko-czerwona. I chyba nawet mimo tego błędu, nawet i tak mimo niego tak tylko połowę tego paliwa zużyje. Więc widzicie, naprawdę ta misja jest prosta, jeśli chodzi o paliwo i pilnowanie się tego czasu i tak dalej. No, jak mówię, gorzej jest z tym opanowaniem sterowania, ale ogólnie nie jest tak źle. Ta misja jest taka, raczej bym powiedział, taka średnia, jeśli chodzi o poziom trudności. I za jej wykonanie otrzymujemy 2000 dolców. I też nagle ten pasek zniknął, jakby w ogóle, że od tego momentu teraz ten samolot ma nieskończony zapas paliwa. Tylko podczas misji ono się w nim kończy, co oczywiście wiecie ile sensu ma. No dobra, ale mamy no teraz szybki taki środek transportu, więc możemy nim od razu dolecieć do naszej wyspy Prone Island. Okej, teraz trochę zwolnię i spróbuję wylądować jednak na lądzie, bo ten samolot mi się już nie przyda. Okej, już go tutaj zaparkowałem. I misja trzecia dla studia Martha's Mugshot. Raz, on the phone? No przecież, znaczy to chyba nie grał przez telefon. Nie było takich dialogów. Teraz zauważyłem. Co wy tego aktora w tyle słyszycie, ten cały okej, oh yeah, alright, ale to jest sztuczne, jeju. Nie wiem, czy tam wtedy właśnie jakoś od tego alright, oh yeah, coś tam, to był, nie wiem, aktor czy fotograf może, nie jestem pewien, znaczy nie fotograf, tylko kamerzysta. No dobra, misja, no, Martha's Mugshot, w niej musimy najpierw jakiś znaleźć pojazd, którym będziemy śledzić tego Stretcha, który oczywiście, no, zawsze niby tym Stretchem Candy jeździ. Jak mówię, trzeba będzie go śledzić, trzeba będzie za nim jechać. Jednak to nie ma znaczenia w ogóle, jak blisko tego Stretcha będziemy. Możemy być naprawdę tuż za nim i jednak to nie będzie miało wpływu na tą misję. No chyba oczywiście nie można być w tej misji zbyt daleko, ale jak mówię, tak blisko, jak mówię, można być, tutaj nic się, tu się nic absolutnie nie stanie. No dobra, wezmę tego Esperanto. Wow! Gościu, ostrożnie z tym samochodem.
No to znaczy, jak mówię, śledzimy, ten set będzie takim jechał tempem ruchu drogowego. Żaden kłopot, tylko po prostu wiecie, ta misja się po prostu tak będzie dłużyć i tylko będziemy tak jechać, po prostu będą panowały straszliwe nudy przez ten cały czas. A tak, w tej misji otrzymaliśmy pewien ciekawy gadżet, którym jest aparat fotograficzny, którego w tej misji użyjemy. To jest jedyna misja właśnie w której rzeczywiście ten aparat dostaniemy. Potem chyba w ogóle w całej grze tego aparatu do niego w ogóle dostępu nie ma. Przynajmniej w wersji PC-towej, nie jestem pewien, czy może w wersji na PS2 może ten aparat występował, chociaż pojęcia tak nie mam, bo oczywiście jak mówię, gram w PC-tową wersję, a nie na PlayStation 2. A na PC-cie tylko w tej misji możemy mieć do dyspozycji aparat i będziemy nim robić zdjęcia. Dlaczego znowu słucham gadania w radiu? Okej, ten cały... Kierowca strecze, naprawdę widać, że jakoś jednak się do tej roboty wcale mi nie nadaje. No dobra, ale już w końcu jesteśmy na końcu. No w końcu jesteśmy na końcu, kosła mocno maślane i tam co innego. I tak, Candy właśnie jechała na spotkanie z tym oto człowiekiem. Alex Schrapp. Który jednak chce, żebyśmy go nazwali Martą? Nieważne. No dobra, czyli teraz musimy się dostać na... przeciw tego właśnie budynku, gdzie mniej więcej, jak pamiętacie, zabiliśmy Gonzaleza w misji dla Corteza, dla jednej z misji dla niego. Okej, to właśnie jest, jak mówię, hotel naprzeciwko tamtego budynku, niedaleko klubu Malibu. I tu z boku jest takie przejście, tutaj jest taka klatka schodowa. Oczywiście tutaj idziemy tak wysoko, jak tylko możemy. I to jest miejsce, z którego możemy robić zdjęcia. Tu jest taki plakat. The Samaritans. Don't just jump, hyper jump. Skurczę, w takim miejscu taki plakat, naprawdę ciekawa rzecz. Tak, mamy, jak mówię, aparat i nim musimy wykonać zdjęcie. Tak, Candy i tej całej Marcie, która jak widzimy, tak naprawdę to jest facet też kolejny w tej grze transwestyta, tak z tego co widzę. Tak, wolę to robić szybko. Nie chcesz mi się na to patrzeć wcale ani trochę. Dobra, dwa. Tak, trzeba robić trzy zdjęcia. Candy! Po co ona to mówi? Tak, o tej chwili, kiedy Candy jednak zdadzi naszą obecność, to jednak od tej chwili nas ściga FBI. Więc tu uważamy, też padło FBI będzie na klatce schodowej i oni mają, jak się nie mylę, Uzi. Tak, oni taką bronią jak Uzi dysponują. O, tu jest właśnie kilku z nich. I to jest szczerze ten taki moment, bym powiedział, wkurzający, bo po prostu na klatce schodowej nie macie pojęcia, ile razy wam poręcze tutaj mogą wam zablokować pociski. Bo to jest wkurzająca rzecz, naprawdę. Widzicie, tu właśnie strzeliłem, ale jednak właśnie niby gra uznała, że to był pocisk, który trafił w poręcz, a nie tam w tego gościa od FBI. To jest naprawdę w tej grze, znaczy w tej misji wkurzająca rzecz. O, tu znowu właśnie widzicie powtórka z tej sytuacji, z rozrywki i tak dalej. Muszę trzymać może wyżej. A, trochę się tak teraz władowało. Jak mówię, na tej klatce schodowej te poręcze są bardzo wkurzające, nieraz wam te pociski zablokują. To jeszcze są ochroniarze, tu oni też mają Uzi. Mamy całkiem dużo amunicji do tego Uzi, więc całkiem fajnie. Okej, tylko teraz nas ściga FBI i fajnie byłoby jakiś samochód szybki albo, nie wiem, raczej szybki znaleźć, a to w ogóle będzie odznaka. Tak, tam już są FBI, te całe FBI ranchery. No muszę wziąć tego admirala, jest szybszy od Esperanto. Czy tam to był właśnie, kto już nie pamiętam? No dobra, teraz musimy przed tym FBI naturalnie uciekać. Tak, całe szczęście niedaleko jest
No, jest paint spray, miejsce, gdzie możemy oczywiście zmienić kolor naszego samochodu. Możemy go inaczej tam polakierować, tak? Czy jest w ogóle takie słowo jak polakierować? Nie, jeszcze. A tylko właśnie oczywiście radiowozy są dosyć się znowu upierdliwe. Dobra, ja tutaj wjeżdżam, czekam, wjeżdżam. I mam spokój. A może nie? Za chwilę tylko zobaczymy. Tak, oni sobie darowali, potem jak sobie ten samochód przemalowałem. A więc teraz możemy zacząć spokojnie jechać sobie z domu do naszego studia filmowego na wyspie Prawn. No oczywiście, kiedy my tam dojedziemy z tymi zdjęciami, to misja wtedy będzie zaliczona i oczywiście za nią zgarniemy więcej pieniędzy. Ale zaraz, słyszę strzały! Tak, słyszę strzały, dlatego, bo tam, jak widzicie, te są FBI. O, ten jest stąd trafił z Kuba, jest jeden. Tak, wypadałoby się tego samochodu tutaj pozbyć, tego ręczera, który jest przed studiem. Bo on tutaj, widzicie, blokuje drogę. Tak, tam przed nim parę FBI stoi, więc wolałem ten samochód tak samo sobie zniszczyć, żeby się ich wszystkich pozbyć. Widzicie, to były, no to są wszystkie te ich zwłoki. No dobra, misja już będzie zaliczona, to musimy teraz wejść na tą wiązkę i otrzymujemy za tą misję 4000 dolców. Nie za dużo jak na tą misję, bo jest czasami całkiem jednak, znaczy tak czasami całkiem trudna, ale ogólnie nie jest źle, to nie jest za tak mało kasy. No i dobra, misja czwarta, ostatnia dla studia filmowego. Wy nie macie, po prostu wy nie macie, nie macie pojęcia, jak ja po prostu nie znoszę tej misji. Misja G-Spotlight. Po prostu nie macie pojęcia, wy tego nigdy po prostu nie będziecie mieli pojęcia, jak ja nie znoszę tej misji. And before you ask, yes, all four videos will be released by their honey. Can you please keep the Andacon in the shot? He costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Tu se kobiety są tanie i dobrze. Well, in the old days they used to have gala events, stars, limos. A gdzie tam w ogóle jest Anaconda, o której on mówił? Że niby ona zasłania jakąś anakondę? Okej, ta misja jakby to jest misja, której prawdziwie nie znoszę. Jeszcze bardziej niż takie misje jak Bombs Away na przykład. To jest misja, w której musimy się dostać do pewnego reflektora, którym oświetlimy pewien budynek, żeby zareklamować film, w którym będzie grała nasza aktoreczka Candy Sucks. Tak, ona oczywiście sucks, bo jest z tego co widzę taką dobanie aktorką. Pff, naprawdę, ja po prostu jak mówię, jest sztuczna i... Nie, po prostu. Jak mówię, i dobrze, że jest tania, że tam ona, nawet jakaś tam sztuczna anakonda od niej więcej kosztuje. A może prawdziwa? Nie wiem. No dobra, w tej misji na początku trzeba wziąć PCJ-kę i dostać się tutaj do biura. Tak, po tych schodach trzeba się do tego całego biura dostać, to będzie na tym dachu wejść do niego. Myślałem, że stąd spadnę. Ale jednak się obyło bez takiego spadku z dużej wysokości. I to jest bezcenne. Goję sobie na motocyklu, wjeżdża tam do windy, jak gdyby nigdy nic. Świetne. Tak, kto się właśnie spierdział? To on! Pff, najstarszy dowcip świata. Wiecie, w windzie ktoś się spierdział, tam już wiecie, taki żart, że zwamy winę na kogoś innego poza sobą. Okej, okay, i w tej misji tak, trzeba się będzie tym motocyklem dostać się do jakby tego całego reflektora. I przy tym musimy właśnie jechać po biurze, po tych całych dachach budynków, to jest naprawdę jakby wkurzająca misja. I to wszystko musimy tutaj zaliczyć PCJ-ką. Która tam zawsze przy tym studiu stoi, kiedy tą misję zaczniemy. A czy co o tej misji są tak naprawdę dwa sposoby jej przejścia. Jeden z nich to tam można tam... wiecie, tam na dole jest miejsce dla helikoptera, tam może... Tam chyba stoi... Tak, tam stoi policyjny Maverick, taki helikopter.
Tak, tam stoi helikopter, nim też możemy tą misję wykonać. Jednak ja wykonam tą misję PC-otką, nie chcę być tanią, jakoś tam, nie wiem, tanim draniem, że będę z tego helikoptera korzystał i... Już zaczynam po prostu łamać tutaj w ogóle, łamić co w ogóle przy tej całej misji, naprawdę. To jest misja, której prawdziwie nie znoszę. Okej, teraz ostrożnie, bo jak mówię, tu jest dużo skoków do wykonania i... A czy w tej misji czasami nie dość, że skoki są trudne do wykonania, to też w tej misji, tak szczerze bym powiedział, trudne jest utrzymanie motoru w dobrym stanie. To jest naprawdę łatwo, że zanim tam dojedziecie dalej, to ten motor wam po prostu wybuchnie i tam się spali i tak dalej. Po prostu to jest naprawdę trudno ten motor w tej misji utrzymać w dobrym stanie. To jest naprawdę coś, no, co jest jak dla mnie sztuką po prostu. A jak mówię, jednak czy można tą misję wykonać się tym całym Maverickiem, który tam stoi, tym policyjnym. Wow! Chciałem wysiąść, ale no niestety nie zdążyłem na czas. Ale po pierwsze, jak mówię, nie chcę być tani, a po drugie też za stanty parę kasy na moje konto wpłynie, więc to jest taki drugi powód, dlaczego wolę tę misję wykonać się PC-otką. Okej, teraz ostrożnie. Ta misja naprawdę chcę ją mieć tak szybko z głowy, bo jak mówię, to jest misja, której osobiście prawdziwie nie znoszę. Żebyście widzieli, co ja przy niej w niej robiłem podczas sesji próby, to było w ogóle już koszmar kompletny. Wysiądź? No, teraz trochę unikniemy ran.